Ewangelii świętego Jana z 10 rozdziału. Jezus powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Te słowa Jezusa z Ewangelii są dla nas nieustannym rachunkiem sumienia. Oczywiście, słysząc słowa o pasterzach, o tym, jacy mają być, to myślimy o papieżu, o biskupie, o naszym proboszczu, może znajomych kapłanach. Jest w tym racja, bo Jezus w pierwszej kolejności mówi te słowa do apostołów, do tych, co będą przewodzić wiernym. Niemniej jednak, w wymiarze duchowym, pasterzami jesteśmy wszyscy. Mamy różne odpowiedzialności w naszym życiu, czy to w pracy, czy w rodzinie, czy w wspólnocie. I przez to jakoś jesteśmy pasterzami, opiekunami dla naszych bliźnich. Patrząc na Jezusa, to jak On jest pasterzem, zapytajmy siebie, czy o mnie można powiedzieć, że jak On i ja jestem dobry dla innych? Czy troszczę się o bliźniego? Nie zawsze nam się to udaje. Jezus, dobry pasterz, jest sędzią naszych serc. Widzi nasze pragnienia, widzi nasze starania, widzi nasze zaangażowanie. Ważne jest nasze obdarzanie miłością bliźnich, tak jak tylko to potrafimy. Wszyscy chcemy mieć dobrych, wspaniałych pasterzy, gorliwych kapłanów, dobrych nauczycieli, kompetentnych lekarzy, zatroskanych rodziców, przyjaciół, do których można przyjść o każdej porze i dnia. A sami gdzie jesteśmy w tej kolejce? Dziś obchodzimy uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Pasterz zginął na polecenie króla Bolesława Śmiałego, kiedy sprawował mszę świętą w kościele świętego Michała na Skałce w Krakowie. Znaczenie jego męczeństwa było olbrzymie i zmieniło sytuację kościoła w państwie Piastów. Jak twierdził jeden z naszych najlepszych znawców epoki średniowiecza, Jerzy Kłoczowski, książęta piastowscy, poczynając od Mieszka I aż do XII wieku, sprawowali rządy w Polsce w sposób nadzwyczaj okrutny. Nie liczyli się ze swymi poddanymi. Dopiero bunt, otwarty bunt biskupa Stanisława i wspierających go możnowładców zakwestionował taki sposób sprawowania władzy. Jakże ważne jest bycie dla ludzi dobrym pasterzem, co dba, co ratuje, a nie niszczy w imię dbania o swą pozycję czy władzę. Maryjo, pełna troski, Matko nasza, bądź z nami, jak byłaś z uczniami Jezusa, i ucz nas trwać przy Panu i nieść Go do ludzi, być z pasterzem i pasterzować jak pasterz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.